Na Jaworskim Rynku odbył się happening promujący czytelnictwo pod hasłem Jak nie czytam, jak czytam. Ogólnopolską akcję ogłosiło czasopismo Biblioteka w Szkole. Gimnazjum nr 1 w Jaworze przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zaprosiło jaworskie szkoły podstawowe do udziału w wydarzeniu. Przygotowaliśmy występy artystyczne. Tutaj dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej nr 5 przygotowały fantastyczny występ, nietypowy. Rapowali o książkach. Były konkursy, był orszak, było malowanie ilustracji do wybranych cytatów z książek. Gościem spotkania była Magdalena Kozieł-Nowak, ceniona ilustratorka książek dla dzieci. Opowiadała o tym, jak zaczęła się jej przygoda z ilustrowaniem oraz o ostatnio wydanej książce z jej rysunkami, noszącej tytuł Dzieci z Bullerbyn. Dla mnie to była zawsze pasja, ten wybór był naturalny. Po skończeniu szkoły plastycznej jakoś tak poszłam w tym kierunku, ponieważ wydawało mi się to oczywiste, dlatego że lubię książki i zawsze ilustracja mnie bardzo interesowała. Lubiłam oglądać książki właśnie ze względu na szatę graficzną. Na scenie rozgrywano błyskawiczne konkursy dla czytelniczych omnibusów. Nagrodą w konkursie była oczywiście książka. Warto czytać książki, bo są ciekawe. Warto czytać książki, bo można potem samemu coś wykombinować, dadzą różne inspiracje. Na przykład jak się czyta jakieś książki historyczne, to można dowiedzieć się różnych ciekawostek o tym. Książki dokształcają nas. Ortografia, słowa, które się tam pojawiają, mamy mniejsze problemy potem z językiem. Poza tym nasza wyobraźnia, mamy większą wyobraźnię, piszemy ładniej. No i przede wszystkim książki są ciekawe i warto je czytać. Uwieńczeniem akcji było wspólne zdjęcie uczestników oraz korowód wokół ratusza z transparentami zachęcającymi do czytania książek. Jak nie czytam? Jak czytam! Fantastycznie!